Misja specjalna w RMF FM. Afera Olina. Brudna prowokacja polityczna czy ostatnia przeszkoda do NATO? Czwartek, 21 grudnia 1995 roku. Do świąt pozostały zaledwie 3 dni. Posłowie drugiej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej myślami byli już przy wigilijnych stołach. Naród ogarnął szał przedświątecznych zakupów i żaden zagoniony Polak nie interesował się sejmowymi kłótniami. I wtedy wybuchła polityczna bomba. Kilka minut po godzinie 5 wieczorem na mównicę sejmową wszedł Andrzej Milczanowski, minister spraw wewnętrznych. Z posiadanych informacji wynika, że w latach 1990-95 pan Józef Oleksy odbył wiele spotkań z oficerami obcego wywiadu, w trakcie których świadomie przekazywał informacje i dokumenty, w tym także tajne. Wysoka Izbo, oświadczam, iż materiały Urzędu Ochrony Państwa uważam w dużej mierze za sfabrykowane. Bronił się Józef Oleksy. Kontakty ze znajomym oficerem KGB zerwałem. Czy z tego można wyprowadzać wnioski o agenturalnym i szpiegowskim charakterze działalności przez lata? I mówić to spokojnie z mównicy parlamentu o szefie rządu na cały świat? O cóż tu chodzi, Wysoka Izbo? Zatem postarajmy się to wyjaśnić. Przede wszystkim dzień wystąpienia ministra Milczanowskiego z rewelacjami szpiegowskimi nie był przypadkowy. Minął miesiąc od ogłoszenia wyników prezydenckich. Urzędujący prezydent Lech Wałęsa musiał wyprowadzić się z Belwederu. Przegrał w drugiej turze. Zwycięzca Aleksander Kwaśniewski przygotował się do złożenia przysięgi przed gremium Zgromadzenia Narodowego, które miało się odbyć za 2 dni. 23 grudnia. Tego dnia cała władza w kraju miała się znaleźć w ręku jednej koalicji, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obóz postsolidarnościowy i jego lider prezydent Wałęsa stracili poparcie społeczeństwa. A jak się miało wkrótce okazać, nie potrafili przyjąć tej porażki do wiadomości. Na pożegnanie postanowili przygotować przeciwnikom z lewicy przykrą niespodziankę. 19 grudnia, czyli 2 dni przed wystąpieniem Milczanowskiego w Sejmie, do prezydenta elekta na ulicę Foksal przyszli we dwójkę. Milczanowski z Bartoszewskim. Oni byli doświadczonymi politykami. On zaledwie przed miesiącem skończył 41 lat. Jak na prezydenta to niewiele. Po grzecznym, ale raczej chłodnym powitaniu Milczanowski wręczył Kwaśniewskiemu teczkę, w której znajdowało się kilka kartek tekstu. Proszę to przeczytać. Prezydent elekt zabrał się do czytania, ale już po kilku akapitach zaczęły mu się trząść ręce. Zbladł. Nie potrafił opanować zdenerwowania do tego stopnia, że kilka razy musiał się schylać, by podnieść kartki z podłogi. Wreszcie skończył i pytającym wzrokiem spojrzał na gości. Co to ma być? To są dowody na szpiegowską działalność premiera Oleksego. Ale tu nie ma żadnych dowodów. Gdzie raporty, jakieś meldunki, donosy? Myli się pan. Dowody są jasne i mocne. Tak mocne, że gdy je tylko opublikujemy, to rozpętamy aferę, która zatrzęsie Polską od Bałtyku po Karpaty. Po krótkiej chwili milczenia odezwał się Kwaśniewski. Rozumiem, że ma pan dla mnie jakąś propozycję. Tak. Rozmawiali 1,5 godziny. W tym czasie zawiadomieni o kłopotach posłowie koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej gromadzili się gdzieś w sąsiednich pokojach i czekali w napięciu na koniec rozmowy prezydenta elekta z wysłannikami urzędującego jeszcze prezydenta Wałęsy. Co proponował Milczanowski? My sprawy nie nagłaśniamy, ale w zamian premier składa dymisję i mandat poselski. No i oczywiście zaczynamy śledztwo z prokuratorem wojskowym w roli głównej. Prezydent elekt nie odpowiedział na tę propozycję od razu. Musiał się zastanowić i skonsultować z Oleksym i szefostwem partii. Poprosił o czas do następnego dnia. Ma pan dzień do namysłu. Odpowiedział Milczanowski i razem z milczącym Bartoszewskim wyszli. Musieli dać znać prezydentowi Wałęsie, że sieć została zarzucona. Tymczasem Kwaśniewski wpadł jak burza do pokoju posłów. W tłumie zauważył Oleksego. To, co było potem, wiadomo z relacji asa wywiadu Mariana Zacharskiego. Brałeś pieniądze? Zapytał Kwaśniewski. A weźże ty się ode mnie odpieprz. Oleksy był zaskoczony. A przecież wiedział, że ustępujący prezydent Lech Wałęsa i jego zaplecze polityczne coś szykują. Nie żył w politycznej próżni. Przeciek pochodził z Urzędu Ochrony Państwa.
Pewnego dnia, jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, a więc zapewne pod koniec października, oficer, który dla opinii publicznej chciał pozostać anonimowy, zapukał do biura Leszka Millera. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale odnoszę wrażenie, że jest przygotowywana jakaś prowokacja i to bardzo poważna, przeciwko wam. Miller natychmiast pofatygował się do premiera Oleksego. Rozmawiali w alejkach łazienek. Słuchaj, czy ty coś wiesz od swoich ludzi, bo przed chwilą powiedziano mi o poważnej sprawie przygotowywanej w UOP? Coś tam słyszałem. Ale to przecież nie może być nic poważnego. Po prostu szukają czegoś na wybory. A mógłbyś zbadać, o co tam może chodzić? Od rozmowy w łazienkach mijały tygodnie. Skończył się listopad, grudzień dobiegł połowy, a tu nic się nie wydarzyło. Oleksy Miller i całe środowisko lewicy uspokoiło się. Napięcie opadło i wszyscy skoncentrowali się na zbliżającej się szybko inauguracji prezydenckiej Kwaśniewskiego. W koalicji SLD zapanowało przeświadczenie, że żadna siła nie może im tej władzy odebrać. I wtedy pojawił się Milczanowski ze swoim szantażem politycznym i wtedy też wypłynęło w mediach nazwisko, które miało wstrząsnąć polską sceną polityczną. Władimir Pietrowicz Auganow. Auganow był oficerem KGB. Od 1981 roku pracował w Polsce jako pierwszy sekretarz ambasady ZSRR w Warszawie. Gdy w latach 90. KGB przeformowało się w FSB, pozostał w firmie i dalej szpiegował w Polsce dla chwały Rosji. Zdaniem Andrzeja Milczanowskiego, Oleksy mógł być i prawdopodobnie był agentem Auganowa. U nas była panika, dlatego że zdrada to najcięższy zarzut. Co gorsze, my tego Auganowa wszyscy znaliśmy. Bo to nie było tak, że tylko Oleksy go spotykał. W tamtym czasie to był popularny gość z ambasady rosyjskiej, który świetnie grał w tenisa, więc każdy mógł z nim mieć zdjęcie na korcie. Mówił Leszek Miller w książce wywiadzie Anatomia Siły. Józef Oleksy był przybity rozkręcającą się aferą, ale nie zamierzał biernie czekać na dalszy rozwój wypadków. Mój najwyższy niepokój budzi to, iż po raz kolejny część służb specjalnych decyduje o sprawach w państwie poza przyjętym trybem i normalnymi do tego służącymi procedurami. Boję się tego. Każdy w takim trybie może być oskarżony. Każdy materiał może być sporządzony. W skrytości sumienia mógł jednak przyznać, że przynajmniej do pewnego stopnia ponosi winę za sprokurowanie kryzysu. Przecież kilka miesięcy wcześniej Gromosław Czempiński ostrzegał. Proszę uważać na Auganowa, pracuje dla FSB. Oleksy tym się jednak nie przejął i jak to mówił w wywiadach, biesiadowali razem dalej. A gdy Auganow wyjechał z Polski, nawiązał kontakt z jego następcą, również oficerem rosyjskich służb. Nawet Rakowski przyznał, że choć żył w czasach sowieckiej dominacji, nigdy by sobie nie pozwolił na prywatne kontakty z rosyjskim dyplomatą. Pisał Robert Krasowski, autor książki Czas gniewu. Teraz Oleksy ponosił konsekwencje swojej niefrasobliwości. Oczywiście nie było sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Należało się zastanowić, co robić w tej paskudnej sytuacji. Przecież Milczanowski i Wałęsa czekali na odpowiedź. Kwaśniewski, Miller oraz Szmajdziński zamknęli się w łazience i puścili wodę do wanny. Według instrukcji z filmów szpiegowskich. Proszę to sobie wyobrazić. Prezydent elekt, ważny minister i szef największego klubu parlamentarnego siedzą na sedesie, na krawędzi wanny i półgłosem wymieniają się informacjami. Moja żona, która przyniosła kawę, popukała się w czoło. A oni tymczasem zastanawiali się, do czego są zdolni prezydent Wałęsa i Milczanowski. Czy odważą się zdelegalizować partie lewicowe jako siedliska rosyjskiej agentury? A może wyprowadzą ludzi na ulicę? Nie wykluczam, że niektórzy ludzie Wałęsy mogli to chcieć ostrzej rozegrać, wyprowadzić wojsko na ulicę, użyć służb. No bo przecież nie można oddać władzy w państwie rosyjskim agentom. Mówił po latach Miller. Nie można pozwolić na zaprzysiężenie jako prezydenta człowieka, który co prawda został wybrany przez naród, ale przecież pochodzi ze środowiska przeżartego agenturą. Ale naród nie wyszedł na ulicę i jakby zupełnie nie przejął się aferą. Trudno się dziwić, w końcu zbliżały się święta. Natomiast wśród polityków zapanowała histeria. Prezydent elekt nie przyjął oferty ministra Milczanowskiego. Wobec tego Milczanowski zawiadomił prokuraturę wojskową. Rozpoczęło się śledztwo. To już nie były czcze pomówienia, zaczynała się bezwzględna walka o władzę z wywiadem rosyjskim w tle. Nie można się więc dziwić, że podejrzenie o współpracę z FSB, premiera kraju aspirującego do NATO, odbiło się echem o ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Czy rzeczywiście prezydent Bill Clinton był zaniepokojony, jak uważa Leszek Miller?
Być może był tylko ostrożny. On i jego administracja musieli mieć pewność, że wpuszczając Polskę do grona państw sojuszu, nie popełnią błędu Priama, króla Troi sprzed 3000 lat. Należało sprawę zbadać na miejscu. Do Polski przyjechali analitycy z CIA i doradca prezydenta Clintona do spraw Europy Wschodniej, Daniel Freed. Czego się doszukali? Otóż okazało się, że walka o władzę w Polsce między prawicą a lewicą mogła być inspirowana. Czyli mówiąc jaśniej, wyreżyserowana przez Rosjan. Dlaczego mieliby to robić? Po to, by odwlec bądź nawet przekreślić wejście Polski do NATO. Ważnym punktem tej inspiracji była rozmowa wspomnianego już poprzednio pułkownika FSB Auganowa z asem polskiego wywiadu Marianem Zacharskim w hotelu na Majorce. Służby specjalne nie dopuszczą do przejęcia władzy przez lewicę, mówił Zacharski. Zbieramy kwity na Kwaśniewskiego i resztę, w tym Oleksego. Interesują nas jakiekolwiek dowody współpracy Oleksego z KGB. W porządku. Zorientuję się i dam znać. Zacharski tej wersji zaprzeczył. Auganow nie kłamał tylko w jednym punkcie. Prawdziwe jest to, że spotkaliśmy się na Majorce. Spotkanie podobno przypadkowe miało miejsce w końcu lipca. Zacharski pojawił się w towarzystwie młodej, atrakcyjnej kobiety. Gdzieś z daleka dyskretnie obserwował tę trójkę kolejny polski agent, który przyleciał na wyspę kilka dni wcześniej, żeby sprawdzić, czy Auganow nie był ubezpieczany przez swoich ludzi z FSB. Kiedy tylko okazało się, że nie był, Zacharski przystąpił do akcji. No właśnie, dlaczego pułkownik FSB nie był ubezpieczany? Pytają znawcy działań wywiadowczych. I odpowiadają. Być może Rosjanie chcieli wystawić Polakom Auganowa. A on sam był tylko przynętą, którą FSB posłużyło się podczas prowokacji. Do interesujących informacji dotarł dziennikarz Gazety Wyborczej Jerzy Jachowicz. Auganow został wystawiony polskiemu wywiadowi przez swoich szefów. Ci z kolei dostali na to zgodę z góry. Pisze Jachowicz na podstawie relacji swojego anonimowego świadka, oficera UOP. Inaczej być nie mogło, bo osoba, która miała sprzedać Auganowa, stała zbyt wysoko. Takie operacje nie mogą być tylko wewnętrzną sprawą służb specjalnych. Spotkanie Auganowa z Zacharskim trwało 2 dni. Pierwszego dnia zachowywali się jak turyści. Korzystali z uroków plaży i morza, odwiedzali puby i restauracje. Za to drugiego dnia z rana Auganow zapukał do apartamentu Zacharskiego i przesiedział tam całą dobę. Najprawdopodobniej w tym czasie przekazał Zacharskiemu w miarę dokładny przebieg współpracy Oleksego z KGB. Mówił informator Jachowicza. Zacharski dowiedział się, jakie dokumenty i jakie wiadomości trafiały w ręce Rosjan. Wszystko zostało nagrane. Dowody wydawały się mocne. Poznano numer ewidencyjny, pod jakim widniał Oleksy w aktach rosyjskich i jego pseudonim Olin. Zadowolony z uzyskanych informacji Zacharski zapłacił Rosjaninowi ustaloną z góry sumę. Ale dziennikarze śledczy nie dokopali się do informacji, jakie to były pieniądze. Wiadomo natomiast, że koszt opłacenia Rosjanina i pobyt Polaków na Majorce kosztował UOP łącznie 1 200 000 nowych złotych. Co zdaniem ekspertów było sumą śmiesznie małą, jak na tak ważne informacje. Kiedy wiadomości zdobyte, czy może lepiej kupione przez Zacharskiego na Majorce trafiły do Polski, operacja ustrzelenia premiera Oleksego weszła w decydującą fazę. Minister Milczanowski przy pomocy zaufanych oficerów UOP przygotował dosję premiera i wtajemniczył w sprawę prezydenta Lecha Wałęsę. Gdy po przegranych wyborach prezydenckich prawica szukała sposobu zniszczenia SLD, Wałęsa dał zgodę rozpoczęcia akcji Olin. Rozbicie koalicji rządzącej, chaos polityczny w Polsce i podkopanie autorytetu nowego prezydenta w kraju i na arenie międzynarodowej było tylko kwestią czasu. Rosjanie mogli być zadowoleni. Na stół w gabinecie szefa wydziału polskiego FSB w Jasieniewie wjechał koniaczek. Było za co wypić. Paliaki duraki skoczyli sobie do gardeł. Miesiąc po rozpoczęciu afery szpiegowskiej Olina premier Oleksy podał się do dymisji. W kwietniu 1996 roku prokuratura wojskowa zamknęła śledztwo z braku dowodów współpracy Józefa Oleksego z FSB. Potem oskarżono ministra Andrzeja Milczanowskiego o ujawnienie tajemnicy państwowej. Po długim procesie Sąd Najwyższy uznał, że Milczanowski jest niewinny. W 2013 roku na łamach tygodnika Wprost Józef Oleksy skomentował aferę lakonicznie i konkretnie. Jeśli jest tego typu publiczny spektakl i minister oskarża urzędującego premiera, to nie ma wyjścia. Albo jeden idzie siedzieć, albo drugi. Nie wolno było tak zrobić, jak to zrobiono, że premier zostaje oczyszczony i minister zostaje oczyszczony. I to,
że w zasadzie skończyło się na niczym, jest największym skandalem III RP. Z perspektywy czasu uważam, że Oleksy nie był agentem, był gadułą. Rosjanie lubili z nim rozmawiać, bo on po prostu był szczery. Mam dramat sumienia z Józefem Oleksym. Mówił dalej Wałęsa. Otóż byłem z nim umówiony, bo chciałem go przeprosić za tę agenturalność rosyjską, ale pech chciał, że złamałem nogę i nie zdążyłem tego zrobić. A więc dziś publicznie go przepraszam i proszę o wybaczenie. Natomiast zdania nie zmienił Andrzej Milczanowski. Miałem podstawy, by sprawę współpracy Józefa Oleksego z obcym wywiadem skierować do prokuratury. Dziś postąpiłbym tak samo. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.